To była bardzo udana promocja naszego miasta we Lwowie. Pokazaliśmy nasze najlepsze połączenie z Polski i jestem przekonany, że będzie to sprzyjało rozwojowi i współpracy w wielu dziedzinach. Spotkałem się także z merem Lwowa, z którym rozmawiałem o możliwościach współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej. Przez 3 dni mieszkańcy Lwowa mogli odwiedzać radomskie stoisko ustawione w centralnej części miasta. Oprócz informacji o samym Radomiu była tam prezentowana m.in. oferta portu lotniczego Radom oraz firmy Sprinter, która obsługuje lotnicze połączenia Radom-Lwów. Radom zaistniał w świadomości mieszkańców Lwowa, ale także mieszkańców całej Ukrainy. Zorganizowaliśmy konferencję prasową, którą zainteresowanie było naprawdę bardzo duże. Wielu przedstawicieli ogólnokrajowych mediów ukraińskich i później pojawiły się materiały w głównych wydaniach, w ogólnokrajowych telewizjach informacyjnych. Także przebiliśmy się w świadomości takiej, na taką szerszą skalę. Dyrektor Tyczyński zwraca jednocześnie uwagę na dużą przychylność Konsulatu Generalnego RP oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, które zaangażowały się w organizację festiwalu, dając w ten sposób możliwość promowania się we Lwowie. Nasza delegacja wzięła też udział w panelu dyskusyjnym, którego tematem była promocja miast. Spotkaliśmy się również z zarządem linii lotniczych Sprinter. Rozmowy dotyczyły możliwości rozwoju współpracy i rozszerzenia oferty połączeń dla pasażerów. Prezydent Radosław Witkowski odwiedził również cmentarz obrońców Lwowa, składając kwiaty przy grobach polskich żołnierzy pochodzących z Radomia i okolic. Wziął też udział w narodowym czytaniu Quo Vadis, które zorganizował Konsulat Generalny RP oraz redakcja Kuriera Galicyjskiego, niezależnego pisma Polaków na Ukrainie. Radomska delegacja miała także okazję kibicować siatkarzom Cerradu Czarnych, którzy właśnie w tych dniach uczestniczyli w towarzyskim turnieju we Lwowie.